Anna Tabaka, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów. Jest temat. Królowie świata przestępczego, gangsterzy z wielkimi pieniędzmi, mordercy handlujący narkotykami. Tak mówi o swoich bohaterach Marcin Pietraszewski, autor książki Wojny niebieskie. Żadna z postaci nie jest fikcyjna. I o nich, o kibolach właśnie, oczami dziennikarza Gazety Wyborczej, będzie dzisiejszy reportaż. Ze mną w studiu jest Wojtek Rzegolewski. Powiedz mi, czy trudno było przekonać Marcina do tego, żeby wpuścił cię troszeczkę do swojego świata, żeby zdradził te tajniki? Jak ta książka powstała? Jak dotarł do tej grupy? Ja się bałem, że ciężko go będzie wywieźć te wszystkie miejsca, które poniekąd w swojej książce opisuje, ale okazało się, że nie. Bardzo chętnie o tym wszystkim opowiadał. Oczywiście na pewno nam wszystkich tajemnic związanych z tak zwaną kuchnią nie zdradził. No, nie musiał do tych ludzi docierać. On od ponad 20 lat się takimi między innymi śledztwami właśnie jak to dotyczące psychowans zajmuje, więc tych ludzi poznawał, jak to się mówi, po drodze. Oczywiście musiał tam uszczegółowić tą wiedzę pisząc książkę, ale ja myślę, że to już dla niego był taki swoisty gotowiec tylko po prostu do rozpisania. Ale jak przekonać, jak on przekonywał swoich rozmówców, tak? Bo oni zdradzali tajniki swojego życia, no, które było, nie było, chwalebne nie jest. Bardzo przekornie to robił, bowiem psychofans, gang, który był powiązany z kibolami ruchu Chorzów, no to jak wiadomo, gang, który się kojarzy z wielką niebieską R-ką. Broń Boże, nie kojarzyć tego proszę z bardzo zasłużonym dla Śląska klubem sportowym. Natomiast Marcin jest kibicem Górnika Zabrze. I kiedy on im pokazywał, że na temat kiboli Górnika Zabrze też potrafi obiektywnie pisać jako człowiek związany emocjonalnie z klubem z Roosevelta, no to oni się wtedy otwierali. Ale jak on ich przekonał, bo mówisz, że obiektywnie generalnie potrafi o nich napisać. No ta książka jednak jest tak prawdziwa, że nie jest dla nich korzystna, tak? Nawet jeżeli jest obiektywna. No, no tutaj się nie dało niczego upudrować, bo psychofans to był gang, który chyba nie nadużyje tutaj żadnego słowa, trząsł Śląskiem przez długie lata. Być może wielu zjadaczy chleba z masłem sobie z tego sprawy nie zdawało, jadąc rano tramwajem czy autobusem do pracy. Ale podpaść psychofans naprawdę można było na siebie wystawić wyrok. A tobie się udzielił taki lęk przed tymi ludźmi podczas zdjęć? Bardzo szybko, bo kiedy pojechaliśmy na cwajkę, czyli taką w cudzysłowie oczywiście wylęgarnię zastępów psychofans, to bardzo szybko się pojawili wokół nas ludzie, bardzo żywo zainteresowani tym, co my tam robimy. Łącznie z tym, że kilka osób zaczęło dzwonić po następne osoby, które tam przyjechały na miejsce, gdzie my realizowaliśmy zdjęcia. Więc no musieliśmy plan troszeczkę zdjęciowy zmienić, bo zaczęło się robić nerwowo, taka trochę atmosfera jak przed burzą. Nie będziemy zdradzać wszystkich szczegółów. Zapraszam na reportaż Wojtka Rzegolewskiego. Dobrego odbioru. Jestem dziennikarzem, który zajmuje się ciemną stroną mocy od 27 lat i bodajże 20 lat temu po raz pierwszy usłyszałem, że na Śląsku działa grupa przestępcza założona przez kiboli ruchu Chorzów. Podkreślam kiboli, bo to trzeba mocno zaznaczyć. Kibice to bardzo pozytywne jednostki, natomiast kibole to ciemna moc, ciemna strona tego środowiska. No i usłyszałem, że kibole z Chorzowa założyli grupę przestępczą, która żyje z popełnienia przestępstw. Zacząłem pisać teksty na temat psychofansów, zgłębiałem się w działalność. Wiadomo, że na początku ona była taka typowo chuligańska, czyli pobicia, jakieś tam kradzieże lekkie, po prostu budowali markę. Natomiast z każdym rokiem, po pierwsze oni się rozrastali liczebnie, a po drugie poziom przestępczości, w którą wchodzili, wzrastał do tego stopnia, że kiedy policja wzięła się za rozbijanie psychofansów, tak naprawdę psychofansi kontrolowali półsiatek w województwie śląskim. Mamy ojców założycieli gangu. To taka ścisła czołówka, która potem czerpała największe zyski z tej działalności przestępczej. Czyli przede wszystkim Piotr G., jeden z liderów, specjalista od włamań, a także handlu narkotykami.
Maciej M., nazywany w środowisku Kiboli Ruchów Maślakiem. Maciej S., nazywany w środowisku Kiboli Ruchorzów Maciusiem. Prawdziwa legenda w ogóle kibelskiego półświatka, świetny zawodnik sportów walki, hołbiony przez i władze miasta, i klub. W 2017 roku na płycie stadionu przy ulicy Cichej otrzymał ze sobą wiceprezydenta miasta, a także prezesa Ruchu Chorzów koszulkę Ruchu Chorzów z takim pięknym napisem Król Maciuś I. To było krótko potem, kiedy zdobył tytuł mistrza świata w sportach walki, więc on był generalnie postacią bardzo hołbioną. Był też Lucky, czyli dowódca bandyckiej bojówki Ruchu Chorzów w Rudzie Śląskiej. To były osoby, które tworzyły zrąb tej grupy, a potem z czasem decydowały o tym, co się robi i kto na tym zarabia. Oczywiście z warunkiem koniecznym, że oni zarabiają najwięcej. W początkowym okresie działalności gangu to było najważniejsze miejsce ich działalności. Tu się spotykali, tu tworzyli grupę, tu kibicowali, bo byli kibicami. Oczywiście potem tak naprawdę sport szedł już na plan drugi albo nawet i trzeci, bo ważne były bijatyki, a przede wszystkim pieniądze, więc liczyła się tylko marka Ruchu Chorzów. Natomiast do końca to miejsce było ważne, bo to było cykliczne miejsce spotkań, miejsce, gdzie werbowano przede wszystkim nowych członków. Przystąpić mógł każdy, tylko musiał oczywiście spełnić warunki określone, tak? I one wcale nie były łatwe, bo po pierwsze trzeba było jeździć na mecze Ruchu Chorzów. Jeśli mecze domowe, to akurat żadna trudność, prawda? Bo tu bardzo wielu kibiców chodziło na Cichą jeszcze na stadion Ruchu Chorzów. Ważne było, żeby jeździć na mecze wyjazdowe. No i to jest oczywiście trudność, tak? Bo po pierwsze trzeba zapłacić za bilet kolejowy, potem tuć się czasami przez całą Polskę na stadion w Szczecinie czy w inne dziwne miejsce. No to już pozwalało wyłowić z tego środowiska osoby, które są zdeterminowane, które rzeczywiście stanowią jakiś tam materiał. Natomiast najważniejsze, oprócz tych dwóch warunków, o których wspomniałem, było to, żeby trenować sztuki walki, tak? Bo istotą tego kibolstwa, chuligaństwa, na początku przynajmniej, były bijatyki. Więc dla członków psofansów było bardzo ważne, żeby ten nowy narybek potrafił się bić i kiedy dojdzie do sytuacji starcia, żeby nie uciekali, tak? No więc trzeba było chodzić na siłownię, na treningi sztuk walki. No i to nam dawało taki status kandydata. No bo potem trzeba było się sprawdzić w boju, czyli ustawki. Jeśli się biliśmy, nie uciekaliśmy, no to w oczach szefów gangu rokowaliśmy, tak? Że jest materiał. No a potem były już te takie pierwsze przestępstwa, drobne oczywiście, tak? Przewiezienie narkotyków z miejsca A do miejsca B, potem sprzedaż tych narkotyków, jakieś włamanie. I jeśli okazywało się, że spełniamy te warunki, a przy okazji, gdyby się wydarzyła sytuacja, że jeszcze wpadliśmy w ręce policji i podczas przesłania nikogo nie zdradziliśmy, no to dawaliśmy gwarancję, że jesteśmy sztywni i jesteśmy super gościem charakternym, który daje gwarancję, że w sytuacji tak zwanego przypału, mówiąc językiem środowiskowym, nikogo nie zdradzimy. No wtedy, po takim okresie dłuższego, że tak powiem, aplikowania, można było otrzymać koszulkę z napisem Psofans i można było sobie wydzierać te dwie literki PF na przedramieniu czy innej części ciała. Początkowo to była grupa o charakterze lokalnym, tak naprawdę tylko w Chorzowie, tak? Te początki 20 lat temu, mówię, to była czysta chuliganka, jakieś tam włamania. Oni się ograniczali do tego, żeby rządzić miastem, ale mówię, apetyt rósł w miarę jedzenia, te ambicje nagle okazały się ponadchorzowskie, a czasem ponadregionalne. Nagle stała się ambicja, żeby grupa Psofans była władcami Górnego Śląska, tak? Mieli oczywiście wrogów, tak? Czyli klasyka. Kibole Górnika Zabrze, kibole GKS-u Katowice, potem już za Brynicą kibole Zagłębie Sosnowiec, więc chodziło o to, żeby w tych rankingach kibolskich, w tym bandyckim świecie zdobyć pozycję numer jeden, więc to dla nich było bardzo ważne, tak?
Natomiast z czasem, kiedy oni już rozwinęli skrzydła i stworzyli markę, która była znana w całej Polsce, markę takiego gangu, który jest przede wszystkim hermetyczny, a po drugie skuteczny, to spowodowało, że klientela z Polski zaczęła się zgłaszać do psofansów, bo wiedzieli, że logistycznie mają ludzi, którzy mogą ochraniać nielegalne interesy, mają dostęp do narkotyków, które można przerzucać z Czech i potem rozprowadzać w całej Polsce. No więc okazało się, że psofansi są znani od Tatr po Bałtyk, czego takim koronnym przejawem było to, że słynny król dopalaczy, ten, który potem chciał głowy ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, wymarzył sobie, że wszystkie jego placówki handlowe, czyli magazyny i sklepy z dopalaczami, tak, w których sprzedawał dopalacze młodym ludziom, będą ochraniane przez Kiboli Sożowa. To było bardzo ważne, bo był taki okres, kiedy dopalacze stały się głównym środkiem odurzającym wśród młodych ludzi. Po pierwsze były łatwo dostępne, po drugie były bardzo tanie, więc na tym się robiło gigantyczne pieniądze, co powodowało, że grupy przestępcze, nie tylko kibolskie, traktowały te sklepy dopalaczami jako banki, z których można czerpać pieniądze, więc zaczęły się serie napadów w całym kraju na sklepy z dopalaczami. No więc trzeba było przeciwdziałać tego typu działalności. No i w tej sytuacji król dopalaczy wynajął sobie psofansów jako ekipę, która będzie ochraniała te sklepy. No i rzeczywiście chłopaki z Chorzowa i innych miast, w szalikach Ruchorzów, jeździli do różnych miast w Polsce i tam stali na bramkach przed sklepami, zajmowali się montowaniem systemów alarmowych, zabezpieczeń i też się pokazywali po prostu przed tymi obiektami, tylko po to, żeby w lokalnym środowisku pokazać sygnał, że wąs tego miejsca, my tu działamy. I oczywiście kihotem ich historii jest to, że chciwość kiboli Sożowa była tak wielka, ja przypomnę tylko, że oni miesięcznie zarabiali na tym 150 tysięcy złotych za samą gotowość ochraniania, tak? Ja nie mówię o tym, co otrzymywali ci, którzy pracowali na miejscu, natomiast szefowie gangu otrzymywali 150 tysięcy złotych miesięcznie za to tylko, że wysyłali ludzi w teren. Natomiast chciwość była tak wielka, że oni sobie po prostu przeliczyli w głowie, że z tych sklepów tygodniowo wyjeżdża po 100-200 tysięcy złotych i postanowili te pieniądze ukraść. Montowali GPS-y w samochodach kurierów, którzy utarg z tych sklepów w całej Polsce zbierali i dowiedzieli się, że te pieniądze są zwożone do jednego z hoteli w okolicach Łodzi. Tam pracował kasjer, który liczył gotówkę, a potem to wszystko zamienił na bitcoiny. No i wyliczyli sobie, że podczas takiej jednej sesji kasjer ma w pokoju 5 milionów złotych. I uznali, że to są pieniądze, które można po prostu ukraść. W związku z tym nielojalnie zamontowali wideokamery i przed hotelem, w którym pracował kasjer, do którego zwożono gotówkę, i przed willą króla dopalaczy, żeby wiedzieć, jakie są jego ruchy. Była wyznaczona ekipa, która miała opracować ten skok. Były wynajęte samochody do tej pracy i wszystko już było przygotowane i wszyscy tylko czekali na sygnał od jednego z członków gangu, który powiedział, że dzisiaj jest dzień wypłaty i samochody będą zjeżdżały do kasjera. Szczęściem, nieszczęściu było to, że dzień wcześniej Centralne Biuro Śledcze Policji postanowiło uderzyć psofansów i osoby, które były wytypowane do tego skoku, zostały zatrzymane, co spowodowało, że król dopalaczy nie stracił 5 milionów złotych. Tak naprawdę przez lata psofansi chodzili za ekipę, która jest nie do ruszenia. W 2010 roku policja po raz pierwszy przeprowadziła taką operację o nazwie Armageddon, bardzo filmowy kryptonim. Uderzyła w struktury psofansów, zatrzymała liderów gangu. Oni trafili na 2 lata do aresztu. I pamiętam słynną konferencję prasową na sądach komendy w Chorzowie, kiedy komendant miejski wtedy w Chorzowie wyszedł i powiedział, że ogłaszam, że kibolstwo w Chorzowie nie istnieje, rozbiliśmy gang psofans. Ja wtedy się w dół zaśmiałem, powiedziałem, że człowieku, ty nie wiesz, co mówisz. No i okazało się, że miałem rację, bo kibole, ta akcja policji nie zaszkodziła kibolstwu w Chorzowie. Oni oczywiście się na początku wystraszyli tym, co się może wydarzyć, ale wydarzyło się niewiele, bo te zarzuty nie były jakieś straszne. A kiedy przywódcy wyszli po 2 latach na wolność, tak naprawdę psofans urośli w siłę. Po pierwsze, przywódcy w więzieniu nawiązali kontakty z gangsterami śląskimi, którzy tam już przebywali. Poznali pewne mechanizmy przestępczej działalności, o których nie mieli pojęcia. Dzięki temu zaczęli wdrażać te mechanizmy w działalność psofans.
zaczęli werbować coraz większą liczbę członków. W efekcie grupa była chyba najliczniejszą kibolską grupą w Polsce. Oni się czuli bezkarni, a to wynikało z tego, że każda akcja, każde pobicie brutalne z udziałem maczet, każde pobicie zbiorowe, oni wysyłali mnóstwo ludzi do szpitali. Wiele osób skończyło na wózkach, parę nawet zmarło, tak? Później, w wyniku tych pobić. Kończyła się tym, że nic się nie działo. Policja umarzyła postępowania, bo nikt nic nie mówił. I dopiero śmierć pastora, pobicie brutalne pastora w Rudzie Śląskiej i wcześniejsza, o parę tygodni, akcja w Katowicach, kiedy kibole Ruch Chorzów razem z ekipą Wisły Kraków, kiboli Wisły Kraków, napadli na Romka, przywódcę gangu kiboli GKS Katowice, spowodowała, że policja powiedziała dość, coś z tym trzeba zrobić. W tym miejscu dochodziło do bardzo wielu spotkań po bandyckich napadach, akcjach, które kibole Ruch Chorzów robili w całym województwie. W październiku 2017 roku zupełnie przypadkowo ekipa psofansów pojechała sobie do Rudy Śląskiej na akcję malunkową. Malowali grafy na murach, zamalowując symbole Górnika Zabrze i malując na murach familoków emblematy Ruch Chorzów. I zupełnie przypadkowo zobaczyli, że na ulicy pojawił się samochód Dariusza Pastora. To był jeden z kiboli Górnika Zabrze. Kiboli, który znajdował się na takiej bardzo krótkiej liście osób, które trzeba zrobić. W tym środowisku stwierdzenie zrobić oznaczało pobicie. I to takie pobicie, że ofiara mogła wylądować na wózku inwalidzkim. I u nich zadziałał instynkt. Oni mieli spreje, pędzle w ręku. Zobaczyli samochód Pastora. To wszystko rzucili i ruszyli do akcji, bo tak nakazywało im te standardy takiej pseudorycerskości kibolskiej, tak? Widzisz wroga, atakujesz. Gonili pastora samochodami po Rudzie Śląskiej i w pewnym momencie jeden z członków psofansów zablokował samochód pastora i okazało się, że pastor nie może uciec, bo nie wchodzi mu wsteczny w samochodzie. Być może gdyby miał dobrą skrzynię biegów, to zdołałby uciec, natomiast nie miał wstecznego, więc nie namyślał się krótko, otworzył drzwi i próbował uciekać piechotą. Nie miał szans, bo w pościg za nim ruszyło 10 kiboli członków psofansów. Jeden z nich miał kij baseballowy. Pastor potknął się na brukowanej kostce, wywrócił. No kiedy już leżał na ulicy, kibole Ruchów go otoczyli, zaczęli go kopać. Jeden go oczywiście okładał pałką. Pastor stracił przytomność i na odchodnym jeden z napastników wziął i zaczął skakać pastorowi po głowie. I skąd my to wszystko wiemy? To nie są oczywiście wymysły i zeznania jakiegoś świadka koronnego. Tą scenę, tragiczną scenę śmierci pastora nagrały kamery monitoringu z pobliskiego sklepu. To nagranie ma 18 sekund i to było najbardziej wstrząsające 18 sekund filmowe, które widziałem w życiu. Naprawdę, to jest przerażające. Jest cała sekwencja od tego, jak pastor potyka się, upada, 18 sekund katowania i odskok. 3 dni później pastor zmarł. Natomiast ekipa, która go skatowała, celebrując ten sukces, bo oni to uznawali za sukces, pojechała na hot dogi. Zjedli hot dogi, po czym przyjechali w to miejsce i tu rzeczywiście nastąpiła jakaś refleksja, bo w tym miejscu odbyło się takie zebranie związane z tą akcją. Oni byli wszyscy w takiej euforii, to oczywiście jakby nie brzmiało groteskowo w sytuacji, kiedy kogoś zabili, tak? Była euforia, natomiast też była refleksja w tym momencie, bo ktoś stwierdził, że kurczę, chyba przesadziliśmy. Bo kiedy oni mieli pastora, oni mieli samochodami pastora leżącego, jeden z członków psofansów powiedział mi, że on widział i czuł, że z pastora uchodzi życie. I powiedzieli tej osobie, która skakała, tak? To był członek gangu psofansów, ksywie Kajo, że Kajo, przesadziłeś, miałeś nie skakać po głowie. W ogóle to nie było w planie, tak? I Kajo zupełnie bez refleksji stwierdził, że pastor był ch**y i mu się należało, tak? Pieniądze, łatwe pieniądze, ale duże pieniądze, które są do zgarnięcia z rynku przestępczego, są na tyle atrakcyjne dla młodych ludzi, mówię ludzi wywodzących się ze środowiska pseudokibiców,
że rozbicie psofansów nic nie zmieniło. Pojawiają się młode wilki, które chcą w tym środowisku zaistnieć, więc to jest historia bez końca. I to nie ma znaczenia, czy to się dzieje w Chorzowie, w Rudzie Śląskiej, w Zabrzu, w Katowicach. Mówię, psodokmice będą istnieli, dopóki istnieje piłka nożna.